Siemon, witam was wieczorem, 20:18, zima, jest minus 1 stopień, jedziemy sobie 20, prawie 22 tony pszenicy i 9 ton 300 żyta, bo zapomniałem sobie w ogóle, że mamy żyto, bardzo się z tego powodu cieszę, bo te dwie przyczepy to mamy żyto, nie dużo, ale jest. Dobra, to sobie jak było pocisnane. Chodź tam pozwalacie w stylu Janusza. Bo u Janusza najlepiej płacą. I posprzedawać sobie. Mamy 5000. Myślę, że zarobimy gdzieś około 25 tysięcy, żeby 30 tysięcy było. Tak się będę bardzo cieszył. Jak będzie ponad 30 tysięcy. Trzeba kupić siernik, trzeba kupić kultywator 2,5 metra, czy 2 metry, czy 10 metry, takie nie będę mógł prawiać, bo mało jest, co najmniej 3 metry. Teraz trochę nas ściągło, sorry. Wracamy sobie, że jesteśmy w porządku zajęciem. Za chwilę 5 minutów będzie. Ostatnio to jest ten sery, bo miał 50, teraz będzie to miał 5 minut. Jak nie wiem, to nie wiem. Teraz jest ten 5 minut, jak to jest. To też może robić. No i co się dzieje? Nie lubię wieczór jeździć tym kamazem. Jeszcze z przyczepy. Nie wiadomo, co przeczytać. Tak, ja bym już zapalił, bo to za mną więcej zapalił. Nawet dzięki przyjeździemy. Teraz daleko jest jechać kawałek, gdzieś koło 15 km będzie, ale szybko sobie zalecimy. Trochę paliwa więcej spalono, ale zarobimy coś dużo więcej. Powiedzmy, że 45-51 z takim ciężarem, tak jest dobrze. Będziemy sobie skręcać w lewo. Już ostatnio tu jechaliśmy. Kto ogląda film, to kojarzy drogę. To jest stałym widzem. To wie, że tu kiedyś gospodarstwo mieliśmy skierowane. No i czemu ten chodnik tu jest taki głupi?